Każda msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie Twego skarbu, ale go wykorzystaj, wyjdź z domu i uczestnicz we mszy świętej. Każdy członek Kościoła powinien przychodzić na mszę świętą z pragnieniem współuczestniczenia i gotowością przyjęcia choć części cierpienia Zbawiciela, a przynajmniej ulżenia Mu w cierpieniu poprzez szczere współczucie. Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez mszy świętej. Po pierwsze, serce człowieka musi być czyste. Najbardziej szpecą mszę świętą ci, którzy przychodzą na nią w stanie grzechu śmiertelnego i nie szukają pomocy, nie pragną skruchy, ale utracili poczucie winy, zyskali zatwardziałe sumienia na skutek wielości grzechów i nie zamierzają wcale żałować i wyznawać swoich win. Im dłużej zezwalamy grzechom na ich obecność i powtarzanie się, tym stają się one mocniejsze i bardziej szpetne. Należy powiązać decyzję o walce z takim grzechem i prosić Boga o pomoc. W zależności od tego, w jakim stanie jest nasza dusza, tak również będziemy zdolni współczuć Zbawicielowi na krzyżu. Ludzie, którzy trwają w nienawiści i w których nie ma przebaczenia, przychodzą pod krzyż Jezusa na darmo. Nie uzyskają przebaczenia, ponieważ sami nie przebaczyli. Musicie więcej i częściej przebaczać. Jeżeli nie w sercu, to w umyśle. Jeżeli jeszcze nie w uczuciach, to w woli. To wystarczy. Po takim rozliczeniu można dopiero wejść na tę świętą górę, na której będziemy świadkami cudu przemienienia, cudu śmierci i cudu zmartwychwstania. Podczas mszy świętej otrzymujemy łaskę spotkania się z Bogiem twarzą w twarz. Wszyscy dostąpiliśmy tej łaski, ponieważ jest to największa łaska dana rodzajowi ludzkiemu, i każdy chrześcijanin może w pełni uczestniczyć i współcierpieć z Bogiem w chwili, w której zbawiał świat. Chwili, która będzie trwać na wieki we wszystkich mszach świętych, jakie były, są i będą odprawiane. Msza święta jest cudem nad cudami. Jest urzeczywistnieniem ofiary Golgoty, misterium męki Pańskiej na ziemi. Tu i teraz dzieje się to, co działo się wówczas, kiedy nie było mnie jeszcze na ziemi. Wiadomo, że przeszkodą w odpowiednim przeżywaniu mszy świętej jest brak wiary. Wtedy wszystko zdaje się niezrozumiałe i puste. Tę pustkę i niezrozumienie może wypełnić tylko wiara. Ofiarowanie jest również czasem ofiarowania się wiernych. Ofiarę własną należy łączyć z ofiarą Jezusa. Wszystko poświęcić Bogu i liczyć na Jego miłosierdzie. Chrystus powiedział, że kto odda Mu swoje życie z Jego powodu, zyska życie wieczne. Nie wolno nam ignorować nawet drobnych grzechów. Wszystkie musimy przynieść na mszę świętą i przeprosić za nie Boga. W duszy zrobić rachunek sumienia od ostatniej mszy świętej i przeprosić, żałować i prosić Boga o pomoc w zwalczaniu tych słabości. Przeistoczenie jest właściwym czasem, w którym następuje autentyczne połączenie nieba i ziemi. Otwiera się niebo wraz z całym mnóstwem łask,
z których największą jest obecność Boga. Chrystus cierpiący ukazuje się pod postacią chleba i wina. Chce, aby ludzkie oczy słały mu uwielbienie, wpatrując się z miłością w tego, który swój majestat pozwolił upokorzyć i znieważyć. Nasze święty święty powinno być odśpiewane na cześć tego Króla, który wyrusza w anielskim pochodzie pełen godności, choć po ludzku zrównany ze zwierzęciem i gnany na śmierć nieludzką. Poprzez ten śpiew dołączamy do śpiewu aniołów, którzy wprawdzie bolejąc uwielbiają Chrystusa za Jego niewinność i czystość, z jaką przyjmuje nienawiść całego świata wymierzoną przeciwko sobie. Na skutek Bożego działania, Jego obecności kolana człowieka same się uginają i tak samo jest z czynami. Kiedy dusza człowieka wpatrzona jest w Boga, czyny przychodzą same i czyni się dobro na rzecz człowieka, a jest to skutkiem zapatrzenia się w Boga, a nie w człowieka i jego potrzeby, ale w Boga i jego miłość. Cierpienie Chrystusa dokonuje się ku ratunkowi i pokrzepieniu świata, ku napełnieniu spichlerzy Kościoła, a w duszach, dla których Jezus cierpi, nie dokonuje się żadna zmiana, ponieważ marnują tę łaskę, biernie przyglądając się śmierci Boga. Jezus umiera dla człowieka, a człowiek w tym czasie nie jest zdolny nawet do okazania współczucia i wypowiedzenia najprostszego dziękuję. Przychodząc na mszę świętą i stając obojętnie wobec konającego Boga, zmieniamy się w próżnych gapiów, okrutnych w swej obojętności. Przydajemy bólu Chrystusowi, zamiast Mu współczuć, a grzesząc choćby myślami, dołączamy do katów. Nikt tak jak Kościół nie może pocieszyć lub przydać bólu Zbawicielowi, bo nikt nie został dopuszczony bliżej krzyża i Zbawiciela. Ludzie pełni nieświadomości i niewiary rozmyślają o swoich problemach, czekają na koniec mszy świętej. To tak, jakby mówili, kiedy on w końcu skona. Chrześcijanie nie powinni obawiać się żadnych wydarzeń, bo są objęci łaską Chrystusa. Ta łaska, która ich chroni, umacnia i czyni niezależnymi od świata, wypływa z błogosławieństwa. Poprzez znak krzyża, jaki kapłan czyni nad wiernymi, Duch Święty udziela łaski. Na miarę otwarcia duszy na tę łaskę i w zależności od woli Bożej, spływa ona również na różne dusze. Ludzie w kościele czasem wychodzą przed błogosławieństwem, czasem zupełnie na nie nie czekają, bo go nie pragną, nie pojmują, co im daje i dlaczego jest udzielane. Widzisz, Chrystus, odchodząc z ziemi, pobłogosławił ją, pobłogosławił uczniów i obdarzył ich swoim pokojem. Ten pokój, który pozostawił, jest zaczątkiem nieba. Pozostawia w duszy tęsknotę za nieskazitelnym, wiecznym pokojem. W każdej minucie naszego dnia Bóg może być uwielbiony. Jednak, aby to się stało, każdą minutę naszego dnia musimy zanieść pod krzyż Chrystusa i oglądać ją i przeżywać z tej perspektywy, z perspektywy krzyża Jezusa, aby dostrzec, jak bardzo, za sprawą łaski Bożej, nasze życie staje się życiem Chrystusa, nasza ofiara ofiarą Chrystusa i nasza nagroda, w co wierzymy, nagrodą Chrystusa. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Amen.